Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Jaką długość ma przekąt nagrania stosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma 4 cm, a krawędź boczna ma 7 cm? Nie mam bladego pojęcia. Najpierw rysunek. OK. I mamy tak. Jaką długość ma przekąt nagrania stosłupa prawidłowego czworokątnego? Prawidłowy mówi nam, że mamy kwadrat w podstawie, czyli tutaj mamy 4 cm i tutaj mamy 4 cm. Krawędź boczna to 7 cm. Zaznaczamy sobie zatem przekątną. Następnie tą krawędź i tutaj mamy na biało. OK. Ta wartość to oczywiście 7, bo my dookoła mamy siódemeczki. Natomiast, żeby wyliczyć tą niebieską, musimy sobie narysować podstawę. I mamy 4 i 4. Hop. Tutaj to jest D, czyli przekątna podstawy, a pierwiastek z dwóch. I podstawiamy, bo to oczywiście to nasze A. Czyli mamy tutaj 4 pierwiastki z dwóch. To jest długość tej krawędzi niebieskiej. Wpisujemy sobie to tutaj. To jest nasz X, czy jakakolwiek inna literka, którą lubicie. Dla przypomnienia, pierwiastek z A wzięty do potęgi drugiej daje nam to, co mamy pod pierwiastkiem, czyli A. Lecimy Pitagorasem. 7 do drugiej, 4 pierwiastki z 2 do drugiej, x do drugiej. 49, 4 do drugiej to jest 16, z pierwiastka z 2 do drugiej na mocy tego wzoru robi nam się 2. 49, 32, x2, dodajemy, odwracamy, pierwiastkujemy, pierwiastek z 81 to 9, były jednostki, czyli 9 cm. Zaznaczamy odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.